zrobić. Co się wydarzy? Co może się stać, jeżeli ktoś zacznie? Za nami trening pokazowy na drużynie młodzika Gaudium Zamość, drużyna rocznika 2010. W treningu skupiliśmy się na działaniach w fazie przejścia z ataku do obrony, doskonalenie reakcji na stratę piłki w sytuacji niedowagi zespołu broniącego. Chłopcy bardzo pozytywnie pokazali swoje umiejętności piłkarskie, z dużym zaangażowaniem podeszli do treningu. Wraz z trenerem Rafałem jesteśmy bardzo zadowoleni. Trening obserwowała również grupa trenerów Gaudium Zamość, która zadała po treningu bardzo ciekawe pytania. Za chwilę przejdziemy na salę konferencyjną, gdzie będzie dalej część szkoleń. Trening bardzo mi się podobał, jakby był inny niż inny od tych, jakie mamy na co dzień. Ćwiczenia były inne, pracowaliśmy na przykład nad przyjęciem piłki kierunkowym lub szybkością lub motoryką. Zmęczeni? Tak, zmęczeni. Trening był bardzo wymagający tego typu i też, no i tak jak kolega powiedział, dużo inne od tego, co mamy. Trzeba było dużo wytrzymałości, gdzieś tam nie było tych za bardzo przerw na postój, tylko cały czas biegaliśmy. Dużo też trener zwracał uwagi na grę w ofensywie, bo trzeba było przyjęcia kierunkowe do przodu. Bardzo podobało ćwiczenie konika. Co się śmieje? Przepraszam. Co się wytnie?